Babciu, dziadku, kochamy Was. Słowa te stanowiły myśl przewodnią uroczystego spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbyło się 24 stycznia w Szkole Podstawowej imienia Stefana Czarnieckiego w Roznieszewie. Są takie dwa dni w roku, jedyne, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, to święto naszych kochanych babć i dziadków. Pięknym i wzruszającym momentem uroczystości był montaż słowno-muzyczny przygotowany na tę okoliczność przez przedszkolaków i uczniów Roznieszewskiej placówki. Nie zabrakło także tanecznych popisów, które zaprezentowały dzieci należące do szkolnej grupy tanecznej. Ojejku, już są goście! Chodźcie, koledzy i koleżanki, nie traćcie ani chwili! Nie słyszymy! Orety, już są goście! Wołajmy wszystkich, bo zaraz się spóźnimy! Czekolady, hokie na ściemę! Ale my mamy! Nie wstydźcie się, nie wstydźcie! To tylko babcia z dziadkiem! Przywitamy ich piosenką, tańcem albo kwiatkiem! Jedna rączka, druga! Przedszkolaki, słuchajcie, co mówi miś. W szkole mamy święto dziś. Każda babcia i każdy dziadek swoje święto dzisiaj ma. Babcia Lalipa, Jacyka, misia, kotka oraz lwa. Ja najlepiej dziadków mam. Najlepszą babcię i dziadka mam jak koniec, kropka, tra la 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 la. Babcia z dziadkiem uczą mnie, żeby wciąż uśmiechać się. Babcia jest królową, a nasz dziadek
rodzić, nie leniuchować, bo dużo pracy przeżyć mamy. A co się stało? Co za sprawa? No wy nie wiecie? I za nic wcale. Dzień babci dzisiaj, no i dzień dziadka. Tak? To trzeba wstawać. No, doskonale. Wielko wele, noc pomyślałem w głowie, wyszliśmy tutaj wcześnym rankiem, żeby dla babci i dziadzia Adziusia dać wielką niespodziankę. A co to będzie? Będę ramka. A z czym tak pytam? No, z serduszkami. Będzie wspaniała i wyjątkowa. Już wszyscy grzecznie równo stoimy. Witam naszych gości wspaniałych i o uwagę bardzo prosimy. Ja dla babuni mam małe serce, a na nim uśmiech piękny i szczery, bo z moją babcią jest najweselej i czasem na bok idą manie. Bo z babcią można inaczej, więcej, czasem się nawet nabroić zdarza. Każdy dzień jest inny, piękniejszy i nic się dwa razy nie powtarza. A ja mam serce, o takie śpiące, bo kiedy czasami zostaję u babci, uwielbiam, kiedy z samego rana budzi mnie dźwięk babcinych kapci. Kapci? No skądże, to są szpileczki. Babcia ubiera się zgodnie z modą, przyznać musicie. No spójrzcie tylko, babcia kobietą jest wyjątkową. Wszędzie na plac zabaw chodzimy po szkole. Huśtać się do nieba lubimy oboje. A kiedy do domu, do babci wracamy, po pysznym obiedzie książeczki czytamy. Pomoże, jest dla mnie wzorem i jest kolegą. Babcią i dziadkiem jest zawsze miło, z nimi wspaniale płynie mi czas. Więc wszyscy razem i z całej siły wołamy głośno, kochamy was! Cztery babcie się spotkały, o swych wnuczkach rozprawiały. Jedna przed drugą się przechwalała. Druga pani: moja wnucia jest wspaniała, liczyć umiesz do 10, pracowita jest za 5. Niech się pani nie przechwala, bo to moja wnuczka jest wspaniała. Obiad sama przygotuje i kartofle zagotuje. Też mi sztuka, miłe panie, takie proste gotowanie. Wnuk mój wiąże już buci.
się tak za żarcie, wszyscy wiele potrafimy. Wszyscy na rowerach już jeździmy. Wszyscy liczyć też umiemy. A jak trzeba, gotujemy. Buty sami już wiążemy. Sami też się ubierzemy. Babcie tak często się przechwalają, tylko dlatego, że was kochają. My wnuki także was kochamy i każdą z was też podziwiamy. Babcia moja jest kochana, babcia jest jak długa mama. Nie ma lepszego lekarstwa na bóle, kiedy babcia przytuli mnie czule. Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać. Jak zacznie karmić, nie może przestać. Babci nikim nie można zastąpić, więc trzeba pochwał jej nie skąpić. Babcia jest dobra wróżka, posiedzi obok łóżka, opowie bajeczkę przed snem i zawsze sprawia, że dużo jem. Ma czarodziejską moc zapewne i dzisiaj zmienia się w królewnę. Moi drodzy, ale spadka! Zapomnieliśmy powiedzieć coś o dziadkach. Ja dziadusia kocham szczerze, zawsze jego słowom wierzę. Mój dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie. To naprawdę trzeba przyznać, bardzo fajny jest mężczyzna. Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć, dziadek mocno mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić. Babcia i dziadek, nie wiem. Życie z nimi jest wspaniałe. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, lecz wspaniale jest na świecie. Kiedy babcia już od rana chodzi przy mnie roześmiana, zawsze mi przebacza psoty, a gdy dręczą mnie kłopoty, to przytuli, porozmawia, niespodzianki wciąż mi sprawia. Dziadek ją w tym wszystkim wspiera, chociaż czasem tak spodziera. Jakby chciał na moje figle krzyknąć, ach ty małe szczygle. Jeden uśmiech się pojawia i to wszystko właśnie sprawia, że tak kocham ich szalenie. Tego zdania już nie zmienię. Babciu i dziadku, w dniu waszego święta życzymy wam, abyście zawsze byli uśmiechnięci. By troski was omijały. Ciepły uśmiechów. Dużo zdrówka. Estra humoru. Jak najmniej siwych włosów. Kochających wnuków. Miłości. Odrobina szaleństwa. Radości i sukcesu. Tylko miłych dni. Wyjątkowych ludzi dookoła was. Zostańcie z nami 100 lat! A jak się spełnią te nasze życzenia i w domu nie będzie nic do zrobienia, wtedy się dziadkowie odmiennie ubierzcie i swoje babcie na spacer zabierzcie. A tak przy okazji zaproście też nas, bo bardzo lubimy spędzać z wami czas. Babcia i dziadek idą na spacer, nie idą sami. Bardzo się cieszą, że mogą parku wędrować z nami. Są uśmiechnięci i czasu mają zawsze tak wiele, jakby w tygodniu codziennie były. Wesołą i skoczną i bardzo uśmiechniętą. W piosence 100 dźwięków, a każdy pięknie gra. Dla babci i dziadka dziś koncert posłucha. Thank you.
Artysta ważną rolę ma. Dla babci i dziadka dziś koncert nas spotka. Nocą? Super! Ale po co? Żeby na dancingach wywijać nawet do swinga. I tak każdej nocy tańcuję z babcią? Czasem do kina zajrzymy przypadkiem. Czasem ruszamy na karaoke do miasta. Czasem na kawę i kawałek ciasta. Dziadek ma na to wszystko siłę. Jest niesamowity, a nie mówiłem? I dobry humor mu nigdy nie minie. Czasem udaje, że nie wie, jak mam na imię. Czasem żartuje, że zapomniał, gdzie są klucze. Na takich żartach zna się każda wnuczka. I każda wnuczka wie doskonale, że dziadek do wielu rzeczy ma talent. Łowi ryby w jeziorze lub rzece, łapie, gdy z roweru na ziemię lecę. Umie naprawić to, co się psuje i dla mnie czasu mu nigdy nie brakuje. A jak to się stało, że babcia i dziadek tworzą parę? Przez przypadek, dacie wiarę, babcia upuściła przypadkiem notatki. Dziadek pozbierał przypadkiem usły kwiatki. Przypadkiem do babci dzwonił, babcia przypadkiem odbierała. Przypadkiem się zaręczyli i tak przypadkiem rodzina powstała. Taki przypadek może mieć tylko babcia i dziadek. Dzisiaj babciu i dziadku składamy wam najlepsze życzenia. Jesteście dla nas nie do zastąpienia. Babcia jest kucharką, która robi pyszności. Ma dla nas zawsze dużo miłości. Zna się na modzie, wie wszystko o urodzie. Nosi modne kapelusze, chodzi do fryzjera. Babcia zawsze elegancko się ubiera. Dziadek majster, co wszystko naprawi. Najlepszy kolega, który się ze mną bawi. Umie żartować, robić co ty babci. Pozwala mi w domu chodzić bez kapci. Wchodzi ze mną na drzewa, piosenki różne śpiewa. Gra w piłkę, łowi ryby. Zabiera do lasu na spacer i grzyby. Babciu i dziadku na pewno to wiecie. Kochamy was najbardziej na świecie. Z wami nie jest straszny świat. Życie w zdrowiu nam 100 lat. Był taki dzień, gdy wnuczkowie i wnuczki spotkali się, by poznać magiczne dziadków sztuczki. W sekrecie, bez strachu, patrzyli przez lornetki, leżąc na dachu, bo chcieli jak najszybciej przekonać się sami, czy babcia i dziadek są czarodziejami. No, leżę tu i leżę. A co robi dziadek? Naprawia coś w rowerze, tak na wszelki wypadek. Aha! Tutaj dziadek, a co robi babcia? Obiadek? Babcia gra na komputerze! Co? Pokaż, nie wierzę, to nie żarty. Babcia ograła komputer w karty. Kacper, a co robi twoja babcia? Nie wiem, skacze, kuca, stoi prosto.
Czekajcie, babcia ćwiczy z Ewą Chodakowską, a dziadek robi ciasta, żeby babcia miała siłę wyskoczyć z nim do miasta. Do miasta? Na spacer? Na starówkę? Nie, na potańcówkę. Czernie. Cała. Moja lornetka ewidentnie nie działa. Powiedzcie, bądźcie dobrymi kolegami. Trzymasz lornetkę do góry nogami. Właśnie sobie przypomniałem, że gdy kiedyś się ścigałem, padłem nagle na kolana i powstała wielka rana. Dziadek podszedł do mnie śmiało, szepnął słowo, już nic mnie nie bolało. Och, pamiętam, jak płakałeś, chwilkę potem ozdrowiałeś. Nie zła gratka, to po prostu czary dziadka. A ja miałem taki dzień, kiedy snułem się jak cień. Babcia dała mi całusa, dziadek poklepał po ramieniu. Już zapomniałem o moim zmartwieniu. Słyszeliście, koledzy? I przyznacie sami, babcia i dziadek są czarodziejami. Ależ, moi drodzy, to nie żadne magiczne sztuczki. To jest miłość do wnuka i miłość do wnuczki. Ależ to nie czarodziejski gest. Tak po prostu właśnie jest. Powiem wam teraz magiczne zaklęcie. Kocham cię, babciu, i zawsze tak będzie. A ja mam dla dziadka magiczną sztuczkę. Jak cię zaraz przytulę, to już nigdy nie puszczę. Babciu i dziadku, choć mało rozumiem, kocham was tak mocno, jak tylko kochać umiem. Po francusku, że ten, a po polsku kocham cię. Po rosyjsku, ja lubię you. Po angielsku, I love you. Bardzo was doceniam i bardzo szanuję, a dzisiaj po prostu bardzo dziękuję. Z wami nie jest straszny świat, babciu i dziadku. Żyjcie nam sto lat! Z okazji Dnia Babci i Dziadka składamy najserdeczniejsze życzenia. 200 lat życia, dużo zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń. A teraz zaśpiewamy. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me Kanye. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Pushing up, pulling away from you. I give it, I give it, I've given you take, giving you take. You're the best.
Tego dnia dziadkowie i babcie usłyszeli wiele ciepłych słów i życzeń. Życzę wam, żeby tej miłości, cierpliwości wam nigdy nie zabrakło, żeby ta miłość naprawdę stukrotnie do was wracała. Chciałabym również i babciom, i dziadkom złożyć życzenia zdrowia, pomyślności i radości z obserwowania, jak wasze wnuki rosną, rozwijają się i dojrzewają. Niech wasze doświadczenie i pogoda ducha pozytywnie na nie wpływają. A dzieciom życzę, żeby wasi dziadkowie byli wyjątkowo ważnymi osobami w waszym życiu. Aby na zawsze pozostały osobami, które się bezgranicznie kocha. Na zakończenie wyjątkowego spotkania dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane kolorowe laurki i upominki. Następnie wszyscy zebrani zaproszeni zostali na wspólny, słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.